Serdecznie Państwa witam. Dzisiaj 19. część cyklu 40 powodów, dla których nie jestem świadkiem Jehowy. Ten 19. powód brzmi: Biblia uczy mnie o wiecznym potępieniu zgubionych. I ponieważ świadkowie Jehowy nie podtrzymują tego nauczania Słowa Bożego, że Biblia mówi o wiecznym potępieniu zgubionych, nie mogę być świadkiem Jehowy. I dlatego nie jestem, nie byłem i nie będę świadkiem Jehowy tak długo, jak długo ta bariera między nami będzie leżała. Ponieważ Słowo Boże mówi wyraźnie o wiecznym potępieniu zgubionych, to chciałbym to przedstawić z czterech miejsc Słowa Bożego. Pierwsze z nich jest z Ewangelii Mateusza, 25 rozdział. Ewangelia Mateusza, 25 rozdział. Werset 46. Tutaj Pan Jezus mówi takie słowa: i pójdą ci na męki wieczne, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Widać wyraźnie, że Pan Jezus mówi, że ci źli ludzie, którzy będą potępieni, pójdą na męki wieczne, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Kto to są ci źli ludzie? To jest każdy, kto ma choć jeden nieprzebaczony grzech w momencie, kiedy stanie przed Bogiem. I jeżeli ty taki jesteś, że masz choć jeden nieprzebaczony grzech, to czym prędzej zwróć się do Pana Jezusa Chrystusa, a On bez żadnego ograniczenia, bez żadnego wyjątku, bez żadnej różnicy, każdego, kto do Niego przyjdzie, nie odrzuci precz. I ciebie też nie odrzuci, jeśli do Niego pójdziesz. Nie zwlekaj. Przyjdź do Pana Jezusa, a On chętnie i bez wypominania daruje ci wieczne, nieutracalne zbawienie, które jest całkowicie z łaski na podstawie Jego doskonałej ofiary na krzyżu Golgoty, bo On zmarł za wszystkie twoje grzechy. Jeśli przyjdziesz do Niego, to On chętnie, bez wypominania, uratuje cię. Przyjdź teraz, jeszcze dziś, jeśli jeszcze nie jesteś zbawiony. Więc tutaj widzisz wyraźnie, że jeśli nie przyjdziesz do Pana Jezusa, a masz choć jeden nieprzebaczony grzech, to pójdziesz na męki wieczne. Na męki wieczne. I jeżeli oddalasz od siebie tą myśl, że pójdziesz na męki wieczne, to jesteś w zasadzie jednomyślny ze świadkami Jehowy, z którymi się nie zgadzam, bo oni też kombinują i wymyślają, że nie pójdą na męki wieczne, że mąk wiecznych ich zdaniem nie ma. Natomiast zdaniem Pana Jezusa męki wieczne jak najbardziej są przeznaczone dla tych, którzy są potępieni. Drugie miejsce ze Słowa Bożego, które chciałbym dzisiaj przedstawić. Tych miejsc jest znacznie więcej, ale ja, wiadomo, nakręcam krótki odcinek, który ma tylko pokazać, dlaczego nie jestem świadkiem Jehowy. Pytaliście mnie, czy jestem świadkiem Jehowy, i ponieważ to pytanie padło chyba 40 razy, zanim zacząłem nagrywać ten odcinek, w ten sposób wymyśliliście tę serię 40 powodów, dla których nie jestem świadkiem Jehowy. I teraz drugi werset, którym chciałbym, żebyśmy się zajęli, to jest list do Hebrajczyków. W starszych przekładach nazywany listem do Żydów. List do Hebrajczyków, rozdział 10. List do Hebrajczyków, rozdział 10, 28 i 29 werset. Jak wam się wydaje, na ileż surowszą karę zasługuje ten, kto by podeptał Syna Bożego i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski? Znamy bowiem tego, który powiedział: zemsta mnie, ja odpłacę, mówi Pan. I znowu Pan będzie sądzić swój lud. Straszna to rzecz, wpaść w ręce Boga żywego.
Widzimy tu wyraźnie, że jeśli mamy kogoś, kto zgrzeszył przeciwko prawu Mojżesza, to ten ma zabite ciało i umiera na podstawie zeznania dwóch lub trzech świadków. O ileż sroższej kary sądzicie, jest winien ten, kto Syna Bożego podeptał, to znaczy nie tylko śmierci ciała, ale coś więcej. I świadkowie Jehowy niestety twierdzą, że jest tylko i wyłącznie anihilacja, takie zniweczenie, człowiek taki znika. Ale wtedy te wszystkie fragmenty Słowa Bożego mówią, że takiemu, który nie narodził się na nowo z wody i z ducha, temu, kto nie uwierzył w Pana Jezusa, lepiej by było, gdyby się nigdy nie urodził człowiek ten. No to anihilacja doprowadza do stanu, że ktoś jest taki, jak gdyby się nigdy nie urodził, więc tutaj te wszystkie słowa z Biblii tracą sens, jeśli byś przyjął pogląd świadków Jehowy. Zatem przyjmując pogląd świadków Jehowy, całkowicie sprzeniewierzasz się Bogu. Syna Bożego depczesz i lekceważysz krew przymierza, która została przelana za twoje grzechy. Zatem jest tu wyraźnie powiedziane, że jest wieczne potępienie złych. Zły to jest taki, który choć jeden grzech ma nieprzebaczony. Jeśli ty masz nieprzebaczony choć jeden grzech, to znajdujesz się w tej grupie przeznaczonej do wiecznego potępienia. Nie ma różnicy i nie ma wyjątku. Nie ma neutralnego gruntu. Nie możesz być tak jak żaba z takiej opowieści. To jest taka głupia opowieść, ale ona ilustruje takie głupie zachowanie niektórych ludzi, że król zwierząt lew ogłosił, że chce podzielić zwierzęta na mądre i piękne. Mądre miały stanąć po lewej stronie, a piękne po lewej stronie. Po lewej stronie. Piękne po prawej stronie, mądre. I te mądre były po prawej stronie, te piękne były po lewej. Ale żaba nie była na żadnej z tych stron. I król spytał ją, dlaczego? A ona mówi, przecież się nie rozerwę. Tutaj, w naszym wyborze, nie ma czegoś takiego, że mógłbyś mieć od razu dwie cechy. Nie możesz być równocześnie i zbawiony, i potępiony. Albo jesteś zbawiony, albo potępiony. Żaba mogła mieć trochę racji, bo mogła być i piękna, i mądra. Natomiast w naszym przypadku nie ma takiej możliwości, żebyś był i zbawiony, i potępiony. Albo wszystkie twoje grzechy są przebaczone, albo ani jeden grzech nie jest ci przebaczony. Albo wszystkie grzechy ciążą na tobie ku wiecznemu potępieniu w jeziorze ognia i siarki, albo masz je wszystkie umieszczone na Jezusie Chrystusie, który zgładził je w momencie, kiedy umarł za wszystkie grzechy wszystkich ludzi i ty skorzystałeś z tego aktu zbawienia na krzyżu Golgoty. Kolejne miejsce to jest Objawienie 14 rozdział. Objawienie, słowo objawienie znaczy po prostu wyjaśnienie. Dlatego jest to piękna księga, która dosłownie, oczywiście posługując się również symbolami, ale dosłownie i klarownie tłumaczy, co będzie w przyszłości. I nie można tej księgi w jakiś sposób pomniejszać, jak czynią świadkowie Jehowy, twierdząc z pogardą, a to takie symboliczne. Nieprawda. Jest to, owszem, pełne symboli, ale symbole w tej księdze są wyjaśnione i są dobrze znane. I to jest księga w zasadzie literalna, dosłowna. Tylko z powodu braków w naszym języku codziennie używanym są tam użyte niektóre symbole, dlatego że na przykład nie było w czasie, kiedy Jan pisał, czołgów, nie było rakiet, nie było samochodów, nie było telewizora, nie było innych nowoczesnych urządzeń. A niektóre rzeczy opisywane w objawieniu świętego Jana są możliwe do zrealizowania jako jeden ze scenariuszy właśnie z użyciem tych środków.
Nie muszą one być użyte, te nowoczesne środki, żeby te proroctwa się spełniły, ale jeśli tak Bóg postanowił, że te czasy się wypełnią wtedy, kiedy już te nowoczesne środki będą istnieć, to te słowa dla tych ludzi w wielkim ucisku, którzy będą czytać to Słowo Boże, byłyby niezrozumiałe, gdyby były użyte słowa pasujące tylko i wyłącznie do zakresu, który był znany w pierwszym wieku. Stąd musiały być użyte pojęcia szersze, które będą doskonale zrozumiane nie tylko w pierwszym wieku, ale w XX wieku, ale też w czasie, kiedy będzie realizacja objawienia. Objawienie 14, rozdział 9, werset. A po nich przyszedł trzeci anioł i donośnym głosem mówił: jeśli ktoś odda pokłon bestii i jej wizerunkowi i przyjmie znamię na czoło lub rękę, ten również będzie pił z wina zapalczywości Boga, nierozcieńczonego, nalanego do kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i siarce przed świętymi aniołami i przed barankiem, a dym im ich męki wznosi się na wieki wieków i nie zaznają odpoczynku we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon bestii i jej wizerunkowi i ten, kto przyjmuje znamię jej imienia. Tu jest cierpliwość świętych, tu są ci, którzy zachowują przykazania Boga i wiarę Jezusa. Widzimy wyraźnie, że będzie męczony w ogniu i siarce. Widzimy, że dym ich męki wznosi się na wieki wieków. I widzimy, że nie zaznają odpoczynku we dnie i w nocy. Jednoznacznie ci potępieni będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków, będą torturowani w ogniu i siarce na zawsze. Więc lepiej nie dostań się do tego miejsca. Jeśli masz choć jeden nieprzebaczony grzech, to zwróć się do Pana Jezusa Chrystusa. On powiedział, że nikogo, kto do mnie przychodzi, nie odrzucę precz. Więc bez żadnych ograniczeń możesz skorzystać z Bożej łaski. Bóg cię miłuje i chętnie ci przebaczy, bo całą karę wziął na siebie Jezus Chrystus. Ale jeśli ty pogardzisz tym zbawieniem Bożym, to pójdziesz do miejsca wiecznych męk, wiecznych mąk, gdzie będziesz dręczony w ogniu i siarce na zawsze. Będziesz torturowany, terroryzowany, bo to jest okropny stan. Kolejne miejsce to jest objawienie, 20 rozdział. 10 werset. A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora ognia i siarki, gdzie bestia i fałszywy prorok, i będą męczeni we dnie i w nocy na wieki wieków. I zobaczyłem wielki biały tron i zasiadającego na nim, sprzed którego oblicza uciekła ziemia i niebo, i nie znaleziono dla nich miejsca. I zobaczyłem umarłych wielkich i małych, stojących przed Bogiem, i otwarto księgi. Otwarto też inną księgę życia. I osądzeni zostali umarli według tego, co było napisane w księgach, według ich uczynków. I wydało morze umarłych, którzy w nim byli, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich byli, i zostali osądzeni, każdy według swoich uczynków. A śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognia. To jest druga śmierć. I jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora ognia. Więc widzisz, tutaj jest wyraźnie powiedziane, że będą męczeni we dnie i w nocy na wieki wieków. Na zawsze. I jeśli nie jesteś zapisany w księdze życia baranka, to będziesz w jeziorze ognia. Więc czym prędzej przyjdź do Pana Jezusa, a On po prostu cię zbawi. On cię uratuje. I wtedy będziesz bezpieczny raz na zawsze. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Więc
40 powodów, dla których nie jestem świadkiem Jehowy, odcinek 19. W tym 19 odcinku udowodniłem wam, że Biblia mówi o wiecznym potępieniu zgubionych i skoro Biblia mówi o wiecznym potępieniu zgubionych, nie mogę być świadkiem Jehowy, dlatego że oni nie podtrzymują tej prawdy. Zachęcam was do czytania Biblii, Słowa Bożego. Czytaj Biblię. Skrytka pocztowa 31 63 500 Ostrzeszów. Telefon do mnie 739 089 088 lub e-mail czytaj.biblie@onet.pl. Serdecznie zapraszam do kontaktu, jeśli potrzebujesz Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa, chętnie, bezpłatnie ci go udostępnię. Akurat ostatnio dostałem prawie 200 sztuk z Wrót Nadziei, więc mam czym się podzielić. Niech wam Bóg błogosławi.